Naukowcy z Ariel University odkryli sposób na zniszczenie koronawirusa w 2 sekundy. Według ich badań, fale milimetrowe mogą zabić prawie 100% SARS-CoV-2 oraz wirusa polio na powierzchniach w ciągu zaledwie 2 sekund. Eksperci wykorzystali w tym celu fale radiowe o długości od 1 do 10 mm. Fale milimetrowe były dotąd wykorzystywane niemal wyłącznie w badaniach biochemicznych. Ich skuteczność w dekontaminacji obiektów pod kątem wirusów nie była dotąd testowana. To nowe badanie pozwoliło odkryć, że promieniowanie o odpowiedniej długości fali zupełnie niszczy patogeny w ciągu zaledwie 2 sekund. Cytując jednego z autorów pracy, ten rodzaj promieniowania działa w trybie fal milimetrowych. Oznacza to, że mają długość fali około 3 mm. Dla porównania, promieniowanie telefonu komórkowego ma długość fali około 30 cm, a promieniowanie fali około 12 cm. Naukowcy zauważyli, że wspomniane fale okazały się skuteczne zwłaszcza na różnych delikatnych powierzchniach, w tym m.in. na sprzęcie oraz maszynach. Pojawiły się wątpliwości, czy ta metoda może być wykorzystana do zwalczania COVID-19 w ludzkim ciele i czy nie wywoła nieprzewidzianych skutków ubocznych. Technologia okaże się jednak bardzo przydatna w pomieszczeniach, w tym m.in. sprzęcie i wszelkich formach powierzchni, które muszą być wolne od wirusów. Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości wykorzystanie fal radiowych pozwoli chociażby na lepsze odkażanie sal szpitalnych, co zdecydowanie pomoże wszystkim pacjentom.